Dzień dobry. Witam fanów mojego malarstwa i zapraszam na kolejny filmik z serii Elokwencja rzeczywistości. Oczywiście zapraszam też do wspólnego malowania. W poprzednim filmiku pokazałam, jak tworzę zarysy obrazu, a dzisiaj to będzie faza druga. Na dzisiaj przeznaczonym materiałem malarskim będzie oprócz sztaluk i płótna pędzel numer 4, pędzel do farb olejnych, farba błękit pruski, farba olejna oraz olej lniany. Wystarczy jego niewielka ilość. Dokładny spis materiału znajdziecie Państwo w opisie tego filmiku. Zawsze dbajmy też o prawidłową postawę podczas malowania. Sztalugi takie wysokie, stojące powinny być podstawowym meblem w każdym malarskim atelier. Wszystko gotowe? A więc zaczynajmy. A oto główna sylwetka mojego obrazu. Przyciemniając tło, sprawiam, że staje się bardziej uwypuklona, a jej kontury wyraźniejsze. Także miejsca położone w cieniu powinny być bardziej wyraźne. W tym wypadku staram się odgraniczyć górną część ciała figury od tła. Przedramiona także wymagają mojej uwagi. Jak zwykle zwracamy uwagę na umiejscowienie punktu światła. Także głowa powinna uzyskać swoją trójdymensjonalność. Błękitem pruskim podkreślam wybrane rysy twarzy. Proszę, oto rezultat. Na tym etapie rozpoczynam również modelowanie dłoni. Niezależny obserwator powiedziałby, że przypominają one raczej gałązki, drzewa. Ale czym są nasze dłonie? Właśnie takimi gałęziami drzew, które pomagają wyrazić nasze uczucia i reagują na wszelkie zmiany atmosferyczne. Wiatry, deszcz, burze. Proszę, jak przy pomocy pędzla i jednobarwnej farby można modelować? W tym wypadku używam wciąż błękitu pruskiego. To wszystko na dziś. Ja się żegnam i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku z serii Elokwencja rzeczywistości. W następnym filmiku domaluję nowe elementy obrazu i używać będę już innych farb. A więc jeszcze raz do zobaczenia!